Hej, hej, z tej strony Agnieszka, twórczyni oplotki.pl. Ostatnio pojawiło się u nas pytanie na temat tego, jak odnaleźć konkretny profil na Pinterestie. I to było pytanie przy okazji szukania naszego oplotkowego profilu, więc pozwól, że udostępnię pulpit, żeby pokazać Ci, jak jeszcze łatwiej możesz odnaleźć konkretny profil, może niekoniecznie nasz, może szukasz kogoś znajomego albo po prostu chcesz sprawdzić, czy dana firma posiada profil na Pinterestie i jak to zrobić w łatwy, przyjemny sposób. Oczywiście pewno się domyślasz, lubka, tak? Zupełnie jak w wyszukiwarce Google'a. Jak najbardziej możesz to zrobić przy pomocy właśnie takiej lupki. Zwróć jednak uwagę na jedną drobną sprawę, żeby było łatwiej wyszukać konkretny profil. Zakładamy, że szukasz profilu, nie konkretnego pinu, nie konkretnej tablicy, tylko szukasz tak jakby osoby, tak, profilu, który jest na Pinterestie. Więc wyszukując choćby te nasze, powiedzmy, oplotki, ciekawe jestem, czy mogę sama siebie wyszukać, ale wyszukując oplotki, zauważ, one się tutaj wyświetlają domyślnie, ale tu taka mała podpowiedź. Zobacz, w tym dziale wybierasz strzałeczkę, nie szukasz pinów, nie szukasz w swoich pinach, czyli tych rzeczach, które przypięte są na Twoim profilu. Nie szukasz filmu, ale szukasz ludzi, czyli profilów. Możesz oczywiście wyszukiwać również tablicy, tak? Ale my szukamy ludzi. Więc w momencie, kiedy chcesz wyszukać oplotki na Pinterestie, zadbaj o to, żeby ta zakładka, ta malutka strzałeczka wskazywała na ludzi. No i oczywiście ja tutaj przykładowo wyszukam samą siebie. Zobacz, co znajdujemy. Jedną z naszych uczestniczek, jeszcze uczestniczek stowarzyszenia, to chyba jakiś archiwalny profil, znajduje jeszcze oplotki dla biznesu i znajduje oplotki. I zauważ, że spokojnie po kliknięciu w dany profil możesz przejść do danego profilu, klikasz po prostu w niego i od razu przechodzisz do tego danego profilu. Więc mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie przydatne. Daj znać koniecznie w komentarzu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to zachęcam Cię, zaglądaj do pozostałych wideo tutaj na naszym kanale, na playliście dedykowanej Pinterestowi, albo śmiało zadawaj pytania, postaram się uzupełnić wiedzę. Pinterest to świetne narzędzie do wyszukiwania inspiracji, ale też do promocji. Więc jeżeli to coś dla Ciebie, szukaj informacji w opisie.